Witam Państwa serdecznie, nazywam się Krzysztof Jaranowski, jestem nauczycielem praktycznej nauki zawodu na warsztatach szkolnych Państwowej Szkoły Budownictwa imienia Mariana Osińskiego w Gdańsku i uczę na sali murarsko-wykończeniowej w branży monter suchej zawodowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz technik budownictwa. Na tej sali znajdują się boksy, w których uczniowie zdobywają umiejętności w branży, którą wybrali w pierwszej klasie i przez ten okres kilku lat zdobywają fach, praktyczny fach zawodu, aby w przyszłości mieć pracę, mieć możliwości zarobku i utrzymania. Także tutaj na poszczególnych naszych salach są różne pracownie. Nasza pracownia jest przystosowana do wielu zadań związanych z pracami wykończeniowymi, czy też pracami typowo budowlanymi. Mamy tutaj betoniarki, podnośnik do płyt GK. Mamy tutaj też stoły, na których możemy rozstawić tapety oraz różne mieszanki mas szpachlowych, czy też pomiarów, zrobienie pomiarów. Nasza sala jest dosyć nowoczesna, bo jest w jakimś tam czasie oddana do użytku. Mamy tutaj szafki, mamy umywalki, wszystko jest dosyć profesjonalne. Mamy nadmuch czystego powietrza, ogrzewanego powietrza i wyciągi. I także jest oświetlenie bardzo dobre. Mamy tutaj podwójne oświetlenie z dodatkowym świetlikami, także pracownia jest oddana do użytku w jakimś niedłuższym czasie, chyba bodajże 2 lata. Mamy możliwość kontynuacji naszych prac związanych z tą młodzieżą, gdzie ta młodzież w przyszłości będzie dobrze, godnie wspominać nasze warsztaty i naszą szkołę. Weźcie szpachetki z regału. Podejdziemy tutaj teraz do naszej ściągi. Jedna paca, druga paca, szpachelka, kielnia do nakładania masy. Tutaj mamy taki składzik firmy, która nam zasponsorowała, firmy Kubala, czy też farby ceramiczne firmy Decoral, która tutaj, no, jakaś hurtownia nam zasponsorowała te farby różnego koloru. No, uczniowie mają dostęp do jak najlepszych produktów, które są w użyteczności dzisiaj dostępne na rynku. Także technologia idzie wraz i umiejętności tej młodzieży idzie wraz z technologią tych właśnie materiałów. Mamy też tutaj piły do cięcia, które są chłodzone wodą firmy Dedra czy tam Clipper. Wszystko jest nowe, chociaż już ma jakiś tam czas, 2 lata bodajże w użyteczności, także no, im więcej nowych rzeczy, nowych rozwiązań zobaczą dzisiejszej na tej pracowni, będą mieć lżej w przyszłości. Ten kawałek tutaj na pewno obciążyć. Wiadomo, że każdy później pójdzie swoją drogą i pracodawca czy też narzuci swoje materiały, czy też swój jakby produkt, ale tutaj trzeba duży nacisk brać na dyscyplinę. Dzisiaj młodzież jest dosyć taka zróżnicowana. Jedni mają to, jakby z domu wyciągają takie bodźce, że tata czy mama kreuje ich już od samego początku, że oni już przychodzą przygotowani, tak jakby już wiedzą, co chcą w życiu osiągnąć i co chcą robić w życiu. I ta młodzież w tym brnie i bardzo dobrze to jest zauważane od razu na pierwszych zajęciach pierwszej klasy. Z miłą chęcią dostrzegam takie rzeczy, ale też zachęcam tą młodzież, która nie ma tych umiejętności, tego jakby talentu, albo nie odkryła jeszcze po prostu w sobie, że to później w późniejszym okresie czasu im się to po prostu
w jakimś czasie może przydać. Czy to będzie zwykłe zawieszenie czegokolwiek, nie wiem, jakiegoś wieszaka na ścianie, obrazka mamie, czy przyklejania jakichś ubytków, czy tam zrobienia jakichś ubytków w ścianach, gdzie u siebie w domu, czy też u kogoś znajomy, czy u rodziny. Także tutaj naprawdę jest dosyć zakres dosyć szeroki. Tutaj można się popisać na wielu płaszczyznach umiejętności. Także tutaj reprezentujemy, proszę Państwa, stelaż sufitu podwieszonego na profilach CD 60, tak? I tutaj mamy na przykład w tym miejscu mamy wieszaki obrotowe, gdzie tutaj uczniowie wykonywali ten stelaż samodzielnie. I jestem z nich dumny, bo jeszcze jest w trakcie realizacji, ale już niebawem dokończą ten sufit i będzie można podziwiać. Szkoła robi wszystko, żeby nasi uczniowie mieli jak najlepszy fach i jak największe umiejętności. Także my się też wdrażamy, zdobywamy też przez możliwości internetowe umiejętności i wiedzę cały czas na bieżąco, żeby im przekazać im tą wiedzę, te umiejętności w jak najlepszym zakresie. Sprawdzacie, ręką dotykacie, że na przykład w narożniku trzeba uzupełnić masę, tak? Sprawdzacie lepkość, sprawdzasz w ten sposób, jaka jest, czy jest tył, tak? W tym momencie. I nakładacie w tych narożnikach, trzeba uzupełnić masę, te ubytki, tak? Zapniasz to w ten sposób, tak? Oczywiście powinna być do tego szpachelka, która jest tam na regale. Nie ma szpachelek? Chyba nie. Ewentualnie nakładasz w ten sposób, że sobie masę ściągniesz, nadwyżkę i... do szkoły, tutaj do PSB, żeby pochłonąć jak najwięcej wiedzy, żeby nauczyć się wszystko, co mogę w swoim zawodzie. Nauczyłem się już bardzo wiele przydatecznych rzeczy, mam nadzieję, że przydadzą mi się w przyszłości. Jestem tutaj z zamiarem, żeby pracować w przyszłości w tym zawodzie. Bardzo mi się podoba układanie na przykład ścianek działowych, robienie i takich rzeczy. Sprawia mi to po prostu przyjemność i jest to dla mnie ciekawą rzeczą. Przyszedłem do szkoły budowlanej z zamiarem założenia firmy po szkole. Podoba mi się sucha zabudowa, ponieważ uczę się w tym kierunku. Zajęcia na warsztatach na pewno podobają się mi, dlatego że uczymy się tutaj dużo przydatnych rzeczy. Także ćwiczymy nasze umiejętności. Ja kończyłem szkołę też budowlaną, też w Gdańsku, której obecnie już jej nie ma. Lecz moi nauczyciele, którzy mnie przygotowywali do zawodu, czy też tej branży, uczą w tej szkole. Serdecznie dziękujemy panu naszemu nauczycielowi, panu Jarodowskiemu. Serdecznie pozdrawiamy, cieplutko, pozdrawiamy kolegę z Krakowa, z wojska. Pan Krzysztof oczywiście dał nam dużo wiedzy i pomógł nam zrealizować swoje plany na przyszłość i za to też mu bardzo dziękujemy. I dziękujemy również pani Kasi, wspiera nas tutaj duchowo, mentalnie i dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję.